29 maja wspominamy świętą Urszulę Leduchowską, zakonnicę. Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 roku w Lusdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, powszechnie nazywanej Matką Czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w roku 1975. W latach 1874-1883 Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Marii Panny, prowadzonym przez panie angielskie w austriackim St. Pölten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej, koło Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn 17 kwietnia 1887 roku przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. Od roku 1904 jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Swoje powołanie do wychowywania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie. W roku 1907, mając błogosławieństwo papieża Piusa X, z dwiema siostrami wyjechała w świeckim stroju do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum świętej Katarzyny. Już w rok później została erygowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulanek. Następnie siostra Urszula przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce. Organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swojego zgromadzenia. Rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla polskich dzieci. W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiadła w Pniewach koło Poznania, gdzie z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach założyła zgromadzenie sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane Urszulankami Szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu, w dniu 7 czerwca 1920 roku. Włodzimierz Leduchowski, rodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów, był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec stolicy apostolskiej. Całe życie siostry Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej radosnej służby. Naszą polityką jest miłość i dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie, powtarzała często. Umarła w opinii świętości 29 maja 1939 roku w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym. Beatyfikowana została przez świętego Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W roku 1989 jej zachowane od rozkładu ciało zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83 urodzin, święty Jan Paweł II ogłosił w Rzymie Urszulę Leduchowską świętą. W ikonografii święta Urszula przedstawiana jest w szarym zakonnym habicie. Módlmy się. Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił dobrą nowinę i dał życie wszystkim. Spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.